Jarosław Gowin popiera nową piątkę PiS. Odpowiedział, jak według niego powinna wyglądać sprawa z 500+ i na czym powinniśmy się skupić w następnych kadencjach. Jarosław Gowin, będący wicepremierem, zapytany o to, czy popiera tak zwaną nową piątkę PiS, odpowiedział: jesteśmy jednym obozem. Dodał również, że będzie w pełni popierał nowe rozwiązania w Sejmie. Jak sam przyznał, jego zdaniem w przyszłych kadencjach wolałby, aby zlikwidowano dotychczasowe 500 zł na pierwsze dziecko i zamieniono je na 1000 zł na trzecie dziecko. Podkreślił, że niezbędnym będzie skupienie się na inwestycjach. Gowin przyznał również, że trzy rozwiązania, które są zawarte w piątce, budzą u niego ogromny entuzjazm. Uznał jednak 500+ na każde dziecko ze swego rodzaju inwestycje w przyszłość. Jarosław Gowin popiera piątkę Kaczyńskiego, ale widzi miejsce na zmianę. Co przyniesie piątka PiS? Według informacji ma ona na celu m.in. wprowadzenie dla emerytów tzw. trzynastki, wprowadzenie 500+ już od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia, obniżkę w wysokości 1% stawki PIT, zastosowanie redukcji kosztów połączeń autobusowych ze szczególnym uwzględnieniem małych miast i wsi. Zauważyć można, że jest to ułożone w chronologii. W kolejności: rodzina, młodzi, praca, starsi oraz słabsi, infrastruktura. Dzięki uwzględnieniu tych wszystkich kategorii są to propozycje dla każdego. Rząd chce, aby dzięki wprowadzeniu tych zmian w kraju utworzyła się mocna klasa średnia. Wskutek tego poziom, na jakim żyją Polacy, stałby się porównywalny do poziomu osób zamieszkałych w Europie Wschodniej.